STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Na pewno wielkie rozgoryczenie, bo takiego wyniku nie możemy sobie dać wypuścić. 3-1 do 85 minuty to jest bardzo dobry wynik i tak naprawdę my się czujemy, jakbyśmy przegrali ten mecz, no bo dwie bramki stracić w ostatnie 7 minut to naprawdę jest, nie wiem, jest sztuka, że straciliśmy te dwie bramki. Musimy popracować po prostu na tą defensywą, żeby tych goli mniej tracić. Czujemy, że zagraliśmy po prostu dobry mecz, tylko no, ta końcówka na pewno z niej nie będziemy zadowoleni, bo tak jak mówiłem wcześniej, straciliśmy dwie bramki i nas to bardzo boli, że tak naprawdę wygrany mecz remisujemy i tracimy kolejne dwa punkty, gdzie moglibyśmy już być na pewno wyżej w tabeli, a tak to straciliśmy te dwa punkty i musimy teraz patrzeć do przodu, żeby z Wisłą Płock przed przerwą tą reprezentacyjną wygrać i w dobrych humorach rozjechać się na te zgrupowania. Na pewno dziękujemy kibicom za doping, bo było ich słychać, czuliśmy ich wsparcie i za to na pewno dziękujemy. Chcieliśmy podarować im to zwycięstwo za ten dobry doping, ale no niestety nie udało się. Trudno. Dokładnie, w piątek i już się do niego przygotowujemy, teraz czas na regenerację, ale już od poniedziałku będziemy myśleć o Wiśle Płock, jak po prostu wygrać ten mecz. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.